bardzo trudno jest ustalić definicję firm rodzinnych. Jest ich około 2 milionów. Są to mikroprzedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa i firmy o zasięgu światowym. Tak naprawdę stanowimy znaczną część naszej gospodarki. Jeśli firmy będą się kierować wartościami, które mają zapisane w swoim kodzie genetycznym, to tak naprawdę gospodarka będzie się rozwijać bardzo szybko. Myślę, że rząd jest w stanie umożliwić nam szybsze wejście w rytm przejęć zagranicznych, które są jakby motorem rozwoju każdej firmy, która myśli o ekspansji na rynki zagraniczne. Firmy rodzinne są filarem zatrudnienia w danym terenie pracowników. My tak naprawdę nie myślimy zaraz w perspektywie krótkoterminowej o zmianach personalnych. Patrzymy na naszych pracowników jako na największe dobro każdej firmy i nie jesteśmy w stanie swoich fabryk przenieść z godziny na godzinę, z miesiąca na miesiąc na bardziej korzystny teren inwestycyjny w Rumunii czy jeszcze dalej idąc gdzieś na wschód. My będziemy zawsze trwali tak długo na terenie swojego powiatu, gminy czy województwa, jak tylko nam to pozwolą jakby warunki gospodarcze. Firmy rodzinne na terenie całego kraju są stabilnym płatnikiem podatków w swoich gminach. One stanowią znaczny procent jakby wpływów do budżetu i myślę, że możemy czuć się odpowiedzialni za edukację, za ochronę zdrowia, za rozwój infrastruktury.